Mamy już w pełni wiosnę i każdy chciałby dobrze wyglądać, więc decydujemy, że idziemy na dietę. Propozycji w dzisiejszych czasach jest ogrom. Możemy wybierać, przebierać, a ja dzisiaj Wam chciałam zaproponować cudowny chleb bez mąki, który piekłam już wiele razy. Kiedy zjecie dwie kromki takiego chleba, to po pierwsze nie jesteście w ogóle głodni, a po drugie, jeśli kupiliście dobre produkty, to zjedliście prawdziwe jedzenie. A teraz serdecznie Was zapraszam do tej zabawy. Będziecie potrzebowali 500 g twarogu, 150 g płatków, u mnie płatki 6 zbóż, 100 g słonecznika, 2 łyżki duże czarnuszki, 100 g pestek dyni, siemienia lnianego 150 g, 3 ząbki czosnku. Ja wszystkie produkty, które potrzebujecie, to umieszczę w opisie filmu, więc serdecznie zapraszam. Zawsze tam zaglądajcie. Jeszcze będziemy potrzebowali 5 jajek, łyżeczkę soli i małą łyżeczkę czosnku. Czosnku, jeżeli lubicie, możecie dodać więcej. W ogóle produkty możecie sobie mieszać tak, jak chcecie. Końcowy efekt po wymieszaniu ma wyglądać tak, jak po prostu ciasto na chleb. A jak? To za chwilę zobaczycie. Tak naprawdę chleb robi się w 8 minut. Najpierw musimy wymieszać twaróg i jajka i robicie to w takiej maszynie, jaką macie. Może to być blender, może to być zwykły robot kuchenny albo już taki większy kombajn, tak w cudzysłowie. Kiedy twaróg z jajkami już dobrze wymieszacie, to pomału należy dodawać wszystkie składniki. Ja osobiście bardzo rzadko jem chleb, jeśli go zrobię sama. Jest to chleb albo żytni, albo właśnie taki z ziarnami. Niestety chleby, które kupujemy, takie nawet te niby najlepsze chleby, nie wnoszą zazwyczaj zbyt wiele dobrego do naszego jadłospisu, ponieważ niewiele znajdziemy tam błonnika. Nie wspominam tutaj już o żadnych minerałach czy witaminach, a dodam jeszcze, że w białym chlebie, a już w ogóle na przykład w tostowym chlebie, to znajdziemy tam bardzo dużo słodzików, dużo substancji konserwujących, spulchniaczy, a to na pewno nie sprzyja naszemu zdrowiu. Warto znaleźć taką właśnie alternatywę i włączyć dobry, świeży i zdrowy produkt do swojego jadłospisu. A przyda się Wam wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy chcecie zrzucić parę kilogramów i nie chcecie cierpieć, że jesteście głodni. A ja Was zapewniam, że głodni nie będziecie. Błonnik, który dostarczycie do swojego organizmu, wydłuży Wam czas takiej odczuwania takiej sytości. Będziecie po prostu czuli się napełnieni i uchroni Was to przed podjadaniem. W przygotowaniu takiego chleba ciekawe jest to, że możecie sobie wybrać według Waszego uznania pestki czy ziarna, które dodacie do swojego chleba. Ja dodałam tutaj pestki dyni, pestki słonecznika, siemię lniane, płatki 6 zbóż, takie akurat kupiłam, i oczywiście czarnuszkę. Pestki dyni uwielbiam. Jak wiemy, pestki dyni chronią przed miażdżycą, kamicą nerkową, osteoporozą, wpływają korzystnie na kondycję kości i zębów, a jeśli macie świeże pestki, ja już robiłam to w którymś filmie, nie pamiętam w którym, ale z pestek świeżych, z pestek dyni, możecie zrobić takie mleko dyniowe, które będzie skuteczne w walce z pasożytami układu pokarmowego, takimi jak owsiki, tasiemce czy glista ludzka. I to mleko robi się w bardzo prosty sposób. Wydrążacie dynię, świeże pestki wrzucacie do blendera. Nie musicie wyjmować je z tych pestek. Dodajecie wody, blendujecie. Musicie to wszystko później przesiać przez sitko bądź przez jakąś gazę i macie po prostu mleko dyniowe. Idealne na pasożyty. Zachęcam, żebyście użyli też pestek słonecznika, a to dlatego, że nie tylko bogate są w aminokwasy, w kwasy tłuszczowe, są źródłem wielu witamin, ale pestki słonecznika w chlebie zawsze świetnie się komponują i one dodają takiego orzechowego smaku. Przynajmniej ja tak uważam.
Mój chleb nie mógł być oczywiście bez czarnuszki. Ziarna czarnuszki u mnie w kuchni są po prostu skarbem. Dla mnie to są takie złote ziarna, a nie czarne. Ja to zawsze mówię, że czarnuszka na wszystko, na bakterie, na pasożyty, na grzyby, na wirusy, na toksyny, na no po prostu na wszystko. Więc jeśli będziecie mieli możliwość zakupienia dobrego oleju z czarnuszki, to nawet się nie zastanawiajcie. Mój chleb już uformowany, a teraz mały przerywnik. Jeśli dotarliście ze mną do tego momentu filmu i podoba Wam się ten materiał, to serdecznie Was poproszę o łapki w górę, udostępnijcie ten film i dajcie kwiatka w komentarzu. Jeśli nie subskrybujesz kanału, to zapraszam Cię do naszej społeczności. Naciśnij przycisk subskrybuj, zaznacz czarny dzwoneczek, żeby żadne materiały Cię nie ominęły. A my wracamy do naszego chleba. Chleb już w takiej postaci możecie włożyć do piekarnika, ale ja postanowiłam jeszcze posypać chleb siemieniem lnianym. Oczywiście siemię lniane również dodałam do chleba i nawet bardzo dużo, ponieważ było go 150 gramów. Natomiast teraz posypuję tylko chleb siemieniem lnianym, a wy do posypania możecie wykorzystać na przykład jakieś inne ziarna, bądź po prostu wrzucić do piekarnika chleb w takiej postaci czystej, bez jakichkolwiek ziaren. Ja uwielbiam siemię lniane, zrobiłam nawet o tych ziarnach film, więc zapraszam serdecznie do opisu filmu, tam znajdziecie wszystkie linki. Chleb wrzucacie do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni, wrzucacie na 60 minut i macie gotowe taki cud natury. Jeszcze chciałam dodać na koniec, że kiedy będzie się piekł chleb i ze względu na to, że ja tutaj posypałam chleb ziarnami, to ziarna mogą się przypalić, więc należy obserwować, co się dzieje w piekarniku i kiedy ziarna już się zarumienią, chleb z zewnętrznej strony, z tej górnej strony będzie już ładnie zarumieniony, to po prostu przykryjcie papierem do pieczenia i na pewno tam już nic się nie będzie działo. Chleb wyjdzie rumiany, smaczny, zdrowy. Aha, i wyobraźcie sobie, że jeśli kogoś poczęstujecie takim chlebem, to dana osoba nawet się nie zorientuje, że nie ma tam grama mąki. Jest to na pewno świetny pomysł, żebyśmy zrobili taki chleb. Jeśli Was zachęciłam, to bardzo się z tego cieszę i zapraszam Was wkrótce na wiele innych ciekawych materiałów. Będzie i gotowanie, i zioła, i nawet może coś zrobimy w ogrodzie. A teraz dziękuję i do usłyszenia.